Witajcie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w nowym 2022 roku. Wow, jaki to będzie rok? Ciekawa jestem, niedługo się dowiemy wszyscy, ale ja chciałam teraz wam życzyć, aby to był rok w zdrowiu przeżyty, abyśmy za rok spotkali się w tym samym komplecie, abyśmy byli szczęśliwi, abyśmy doceniali każdy dzień naszego życia, abyśmy dbali i walczyli o nasze życie, bo nikt za nas nie zawalczy, i byśmy doceniali te dobre, jak i złe chwile. Dzisiaj chciałabym powspominać, jaki był 2021 rok, i kosmetyczne podsumowanie zrobimy na Instagramie Instastory, także już teraz was zapraszam, a dzisiaj chcę wrócić do najważniejszych, najpiękniejszych, najtrudniejszych chwil, które odmieniały moje życie, które były niesamowite i warto docenić. Pierwsza taka rzecz, o której nie mogłabym nie powiedzieć, to obecność w naszym życiu Angel. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo zmieniła nasze życie, naszą codzienność, nasze postrzeganie wielu rzeczy. Angel dała nam też mnóstwo miłości, daje nam codziennie moc wrażeń, jest przez nas kochana i widzimy, że ona kocha nas, czujemy to. Jest ważną częścią naszego życia i to niesamowite, że w ubiegłym roku tak bardzo zmieniła nasze życie. Gdybyśmy mieli to zrobić jeszcze raz, bez wahania, Angel znów pojawiłaby się w naszym życiu i mam nadzieję, że długo, długo będzie w naszym życiu. To jest najważniejszy chyba punkt tego roku, jej obecność, bo codziennie dodaje 100 punktów do każdego dnia i nawet kiedy jest źle, kiedy jest słabo, kiedy płaczę, kiedy nie mam siły, to wtulam się w tego futrzaka i nic nie jest ważne. Także dobrze, że jesteś, Angel. Drugie bardzo ważne i trudne dla mnie wydarzenie to zbiórka na nowy wózek i wy widzieliście krok po kroku, jak to wszystko się działo. To było niesamowite, bo w 2 tygodnie zebraliście na mój nowy wózek i nie przestanę wam być wdzięczna. To, co zrobiliście, było niesamowite. Jeszcze raz chciałam wam podziękować i pewnie nie raz jeszcze podziękuję, bo w 2 tygodnie uczyniliście moje życie lepszym. Dużo sprawniej mi się teraz porusza, dużo lepiej mi się odpoczywa, dużo łatwiej pokonuję przeszkody i to wszystko dzięki wam. I to było wyjątkowe wydarzenie, które wspominam, a ten moment, w którym zobaczyłam, że licznik ma 100%. Wow. Aż się wzruszam, bo to było niesamowite. To, co się właśnie wydarzyło, jest niesamowite. Emocje są tak silne, że najchętniej bym tańczyła, skakała, krzyczała. Zrobiliście to. Mamy na zbiórce 100%. Dziękuję. Dziękuję każdemu, kto wpłacił choć 1 grosz. Dziękuję każdemu, kto udostępnił, a była lawina udostępnień. Dziękuję za każde wsparcie, każdą wiadomość, każdy przytulas, który czułam. I teraz ja was przytulam. Bardzo dziękuję za to, że jesteście. Bardzo dziękuję za to, co zrobiliście. I chcę, żebyście wiedzieli, że nigdy wam tego nie zapomnę. Nie sądziłam, że 100% zobaczę po 2 tygodniach, że to się uda. To było też trudne wyzwanie, bo mierzyłam się z bardzo dużym hejtem. Mierzyłam się z nieufnością, mierzyłam się z zarzutami, które starałam się
odpierać, a raczej pokazywać czarno na białym, że ani złotówka, ani grosz z pieniędzy, które zostały zebrane, nie poszły na inne cele niż na mój wózek. Ale finał tego był tak piękny. Wow, dziękuję Wam bardzo. Moja sprawność to nie tylko mój wózek, ale również aparaty słuchowe. To dzięki nim codziennie mogę Was słyszeć. Mogę słyszeć moich bliskich. Mogę cieszyć się muzyką, dźwiękami natury. Mogę słyszeć swój głos. Mogę słyszeć piękno tego życia. Aparaty słuchowe to kolejny bardzo ważny element w moim życiu. I cieszę się, że są, że postanowiłam poprawić jakość mojego życia. Ale też to był trudny moment, bo z osoby, która od wielu lat nosiła aparat słuchowy tylko na prawym uchu, stałam się osobą, która potrzebuje korekcji, wsparcia również na lewym uchu. I gdy to usłyszałam, to najpierw poczułam wielki zawód. Miałam w sobie taką wewnętrzną niezgodę. Dlaczego tracę słuch w lewym uchu? Dlaczego muszę mieć aparat słuchowy? Czy nie wystarczy to wszystko, co już mam? Jeżdżę na wózku, ciągle zmagam się z bólem kości. Mam już aparat słuchowy jeden. Czy to nie wystarczy? A potem poczułam, że ten aparat ma mi pomóc lepiej słyszeć i piękniej słyszeć życie, które bardzo kocham. I gdy założyłam dwa aparaty, pamiętam, jak się rozpłakałam, bo usłyszałam coś, czego nie słyszałam od wielu, wielu lat. Śpiew ptaków, taki głośny, wyraźny. Szum liści, auta, szeptanie. Radziłam sobie z jednym aparatem słuchowym, było ok, ale bardzo dużo dźwięków mnie ominęło. Od tamtego momentu nic mnie już nie omija. Codziennie wkładam moje aparaty słuchowe i słyszę najpiękniej, jak się da. Miniony rok przyniósł mi również bardzo trudne zdrowotne doświadczenie, które zaczęło się bardzo niewinnie, od jelitówki, torsji. I tak jak każdy, zadzwoniłam do lekarza na telewizycie, teleporadzie. Dostałam lek, receptę. Lek zażywałam zgodnie z zaleceniami i okazało się, że byłam bardzo silnie uczulona na składnik w tym leku. Mogło to się skończyć bardzo źle. Trafiłam do szpitala ze wstrząsem anafilaktycznym i okazało się, że lek, który został mi zapisany, jest dla mnie bardzo niebezpieczny. Puls 220 i naprawdę tak złe samopoczucie, że traciłam kontrolę nad własnym ciałem. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze i kilka godzin później już wróciłam do domu. To było bardzo trudne doświadczenie, dzięki któremu jeszcze bardziej doceniam każdy dzień i ulotność chwil, bo dzisiaj jesteśmy zdrowi, wszystko w porządku, a jutro wszystko może się zmienić. Także doceniajmy. I to nie są takie ładne słowa. Ta sytuacja naprawdę nauczyła mnie wiele. No i wiem, że nie mogę brać jednego leku. Kolejne wspomnienie, tym razem bardzo miłe, to wyjazd nad morze. I powiem Wam szczerze, że zawsze jak jeździmy nad morze, to ja się kompletnie resetuję i czerpię z tych chwil, ile się da. Uwielbiam nasze polskie morze i nie mogę się doczekać, jak pojedziemy w tym roku. Mam nadzieję, że będzie nam to dane, ale to jest ważny punkt minionego roku, a w przyszłym
znaczy w obecnym roku, mam nadzieję, że pojedziemy w komplecie, czyli z Angie, i nie mogę się doczekać jej radości z dużej piaskownicy i morza. Zobaczymy, jak zareaguje. Ale w zeszłym roku wyjazd był dla mnie bardzo ważny i cieszę się, że mieliśmy taką możliwość. Wyciągnęliśmy z niego ile się dało i do dzisiaj mam w sobie niesamowitą energię po tamtym wyjeździe. Spełniłam też swoje marzenie, ogromne marzenie. Byłam na koncercie Kwiat Jabłoni i słuchajcie, koncert był rewelacyjny i bardzo chętnie poszłabym kolejny raz i myślę, że w tym roku to się wydarzy, ale emocje, jakie wtedy były, wow, naprawdę to było coś niesamowitego. Także spełniajcie swoje marzenia i nie czekajcie, bo to, co przeżyjemy, jest nasze i nikt nam tego nie zabierze. I cieszę się, że nikt mi nie zabierze wspomnień, jak śpiewałam piosenki i to było piękne. Także koncert Kwiat Jabłoni, niezwykłe, piękne marzenie, ale wiedzcie, że to nie było takie hop-siup, bo ja bardzo boję się koncertu, bardzo boję się tłumu, takiego dużego tłumu i pójście na taki koncert, a był on dużym koncertem, jest dla mnie też takim przełamaniem własnych barier. Także cieszę się ogromnie, że to zrobiłam, przeżyłam i teraz mogę wspominać, no, było pięknie. Kolejne ważne doświadczenie to rezygnacja z pracy i ja wiem o tym, że wiele osób doznało szoku, nie tylko w internecie, ale również w moim życiu prywatnym, bo to była stała praca, stabilna, bezpieczna, wykonywałam ją od 4 lat, więc wiedziałam, co mam robić, jak mam robić, ale czułam, że się nie rozwijam, czułam, że stoję w miejscu, czułam, że nie chcę już być w tym miejscu i to był naprawdę trudny moment, gdy złożyłam wypowiedzenie. Przyznam się wam szczerze, że po 2 tygodniach żałowałam i myślałam sobie, to był błąd. Co ja zrobiłam? Co dalej? A dalej czekało na mnie coś nowego. Jeszcze nie do końca wiem co, bo dopiero zaczęłam nową pracę, ale mówię wam o tym, bo bardzo często boimy się zaryzykować. Mamy zobowiązania i ogromny strach, że nie znajdziemy pracy, że to się nie uda, że trafimy gorzej. I ja was doskonale rozumiem, bo miałam dokładnie takie same uczucia i strach, a jednocześnie ogromną nadzieję i wiarę, że czeka na mnie coś lepszego. I udało się. Nowa praca. Zaczynam. I muszę wam powiedzieć, że okropnie się boję, jak będzie. I czy sobie poradzę, nowe miejsce, nowe środowisko, nowe wyzwania. Także trzymajcie kciuki za mnie, bo potrzebuję takiego wsparcia i wiary, że się uda. A jeżeli jesteś w takim momencie, w jakim ja byłam w 2021 roku, chcę ci powiedzieć, że czeka na ciebie coś naprawdę dobrego.
I teraz już wiem, że warto walczyć o swoje marzenia, również te zawodowe. Śmieszne jest to, że praca, którą znalazłam, a raczej praca znalazła mnie, to jest miejsce, w którym jeszcze 6-7 lat temu było moim takim marzeniem, by tam pracować. Złożyłam CV i usłyszałam, że niestety nie mają wolnych etatów i się odezwą w razie czego. Po tych 6-7 latach odezwali się z pytaniem: hej Bogusia, czy ty nadal szukasz pracy? No i jestem. Także nie traćcie wiary w siebie i to, co was spotka w życiu. Walczcie o to. Ostatnia rzecz, o której chciałam wam powiedzieć, to takie moje małe spełnione marzenie, które się dość niedawno spełniło, z czego bardzo się cieszę. Nie wiem, czy byliście kiedykolwiek na stand-upie. Ja nie do końca rozumiałam, o co chodzi i nie wiedziałam, czy to dla mnie. Bardzo lubię śmiać się na kabaretach i to jest dla mnie super sprawa, ale nie do końca wiedziałam, czy stand-up mi przypadnie do gustu. Gdy usłyszałam, zobaczyłam, że Ola Radomska, którą bardzo lubię i cenię, występuje w Warszawie właśnie ze swoim stand-upem, to powiedziałam: dobra, sprawdźmy to, czy stand-up jest dla mnie. Spełnię swoje marzenie, zobaczę Radomską, posłucham ją, pośmieję się z jej żartów na żywo, a przy okazji sprawdzę, czy stand-up przypada mi do gustu. I muszę przyznać, jest to bardzo ciekawa forma żartów. Na pewno nie dla każdego, bo jest dość pikantna i ostra. Momentami za ostra, ale to, jak się wtedy uśmiałam, to tylko ja wiem. No i pół sali. Tak, ja się dość głośno śmieję. No i zakwasy w brzuchu były wtedy takie, że tak było, także nie żałuję, wręcz przeciwnie, bardzo się cieszę, że mogłam posłuchać Radomską, Potocką i tą Błachnią. Świetne były wszystkie trzy, naprawdę bardzo, bardzo mi się podobało i jak Radomska będzie znów w Warszawie, to kupuję kolejne bileciki, by się znów pośmiać. I to było takie moje małe marzenie, aby na żywo być na stand-upie. I to w stand-upie Oli Radomskiej. Spełniło się marzenie, z czego bardzo się cieszę i absolutnie nie żałuję. Czekam na więcej. Także super to był rok. 2021. Wow. Przyniósł naprawdę wiele dobra, wzruszeń, trudnych emocji. Cieszę się, że jesteśmy w komplecie, że nikogo nie ubyło. Mam nadzieję, że będzie tak samo w obecnym 2022. Ale jestem ogromnie wdzięczna za to, co było. I jestem otwarta na to, co będzie. Także moi drodzy, jeszcze raz wszystkiego najlepszego na ten nowy rok. Zachęcam, abyście zostawili mi komentarz z takim podsumowaniem 2021 roku. Jaki był to rok dla was? Co doceniacie? Jak wspominacie? I jestem bardzo ciekawa, co utkwiło w waszej głowie. Tymczasem bardzo dziękuję, że jesteście ze mną kolejny rok, mam nadzieję, że nie ostatni i przypominam, że widzimy się w każdy poniedziałek i czwartek o godzinie 18. Znajdziecie mnie też na Instagramie, bo codziennie tam do was gadam, opowiadam, co u mnie słychać, pokazuję wam moją codzienność, także zapraszam bardzo serdecznie i dziękuję, że jesteście. To był cudowny rok. Również dzięki wam. Także widzimy się już niedługo. Zostawcie mi kciuka do góry. Pamiętajcie o zostawieniu komentarza z waszym podsumowaniem 2021 roku. I co? Do zobaczenia już niedługo. Buziaki. Pa, pa.